Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu e-petrol.pl. Ostatnie dni przynoszą niestety dość mocne zmiany podwyżkowe na polskich stacjach. Przypomnijmy, za litr benzyny w tej chwili płaci się 4,15, za litr benzyny 98-oktanowej nawet 4,49 zł. Spadek dotyczy na razie jedynie diesla, który kosztuje 3,87 zł, to jest o 5 groszy taniej niż przed tygodniem. Jeśli chodzi o autogaz, 1,59 zł to jest cena utrzymująca się jeszcze z poprzedniego tygodnia, ale dobrą wiadomością jest to, że w hurcie wszystkie paliwa w ostatnich dniach trochę potaniały i może to powodować również zmiany, przynajmniej na części z paliw obniżkowe. Jeśli chodzi o autogaz, bo od tego paliwa warto zacząć, może być nawet widoczne pewne zejście do poziomu 1,55 zł. Między 1,55 zł a 1,60 zł ceny ogólnopolskie tego paliwa powinny się utrzymywać. Jeśli chodzi o olej napędowy, tutaj przedział 3,79-3,89 również jest prawdopodobny, a więc cały czas możliwość zejścia dla benzyny. Natomiast przewidujemy poziomy cenowe między 4,11 a 4,20 w przypadku benzyny 95-oktanowej i około 4,50 zł również będzie kosztować benzyna PB98. Także tutaj wielkich zmian spodziewać się raczej nie powinniśmy.